Do dzisiejszego konkursu przystąpiło 7 zespołów dwuosobowych. Schówca pracy z Łomży, schówca pracy z Grajewa, schówca pracy z Białegostoku, z ośrodka szkolenia i wychowania w Wasilkowie, schówca pracy z Kolna i z Suwałki z Augustowa. Młodzież miała wpierw za zadanie wykonanie części praktycznej. To jest wymiana i zdiagnozowanie podzespołów w skrzyni biegów, a później przystąpili do części teoretycznej, gdzie rozwiązywali test składający się z 40 pytań. Jest to przygotowanie młodzieży do egzaminów sprawdzających, gdyż to są uczniowie klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej i przed nimi, wiadomo, niedługo będą egzaminy przed Okrągową Komisją Egzaminacyjną, ewentualnie przed komisją w cechu rzemiosł różnych. Na teście oczywiście było, jak w formie egzaminu państwowego, 40 pytań. Wszystkie to, jeśli chodzi o zawód, to jest oczywiście mechanik pojazdów samochodowych. Wszystkie pytania dotyczyły mechanika pojazdów samochodowych. Oczywiście jak to test na egzaminie państwowym, było 40 pytań, jedna odpowiedź oczywiście tylko była prawidłowa. Za wszystkie prawidłowe czynności dostają punkt. Jeśli coś zrobili źle, oczywiście 0 punktów. Wszystkie punkty oczywiście są sumowane z praktyki, następnie z teorii i oczywiście najlepsza grupa, bo oni w zespołach robią tak jak widać, uzyskają pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. Z tego co wiem, organizatorzy, czyli Podlaska, ta cała agencja ochotniczych chłopców pracy przyznała im jakieś, przyznaje im nagrody. No ja myślę, że to są wartościowe nagrody. Już zdążyłem podpatrzeć, że to będą jakiś zestaw kluczy, profesjonalnych kluczy, narzędzi, które są potrzebne do naprawy z pojazdów samochodowych. Wiadomo, że przygotowania trwały przez te 3 lata, też zadania były dosyć skomplikowane na różnych samochodach, też na tych, na których nie pracują, tak? Codziennie nie wykonują takich zadań w życiu codziennym, więc to pewnie też było takie utrudnienie. No, dzisiejsze zadanie pokaże efekty 3-letniej nauki, gdyż tutaj spotkały się osoby, które kończą w tym roku, tak, naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Część praktyczna polegała na wymianie synchronizatora drugiego biegu oraz satelicie mechanizmu różnicowanego. Pytania były całkiem trudne, no ale warto było w tym konkursie uczestniczyć. Jeśli nie pójdzie, to po prostu doszlifujemy to, co nam się nie udało. Mniej więcej było ok. Dla mnie to była praktyczna, część praktyczna to była łatwa, tylko teoretyczna było trudno.